Wolne głosy wieczorem. Maciej Wolny, witam Państwa bardzo serdecznie, równie serdecznie witam gościa w studiu, którym jest pułkownik Piotr Wroński. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór Państwu. Panie pułkowniku, porozmawiamy o bardzo tajemniczej sprawie śmierci Magdaleny Żuk w Egipcie. Jutro ciało tragicznie zmarłej Polki prawdopodobnie trafi do naszego kraju. Również jutro prokuratura ma przedstawić dotychczasowe ustalenia dotyczące prowadzonego śledztwa. Jednak rozpocznijmy naszą rozmowę od śledztwa, które jest nieoficjalnie prowadzone przez detektywa Krzysztofa Rutkowskiego. Co pan, panie pułkowniku, sądzi o działaniach Krzysztofa w tej sprawie akurat zacznijmy od tego, żebyśmy przestali spekulować. Poczekamy jutro na tą konferencję prokuratury. Ja mam są cztery hipotezy, więc któraś z hipotez się musi sprawdzić. Moje prywatne odczucia są tu najmniej ważne. Natomiast jeżeli chodzi o śledztwo tego pana, ja proszę zobaczyć, ja nie chcę wymieniać jego nazwiska nawet. Ja dlatego, że ja znam środowisko detektywów. Jest paru moich kolegów na emeryturze i z policji, i ze służb, którzy stało się detektywami. Sam współpracuję z parą ludźmi. To są ludzie fachowi, dyskretni, potrafiący pracować. A to, co robi pan Rutkowski, uderza w całe środowisko. Bo to jest po prostu jakaś propagandowa, nie wiem, autoreklama, żerowaniu na ludzkim nieszczęściu. Od samego początku usłyszeliśmy ze strony pana R, pana detektywa, jedną tylko wersję. I tą wersję mamy uwierzyć. Prawda? E Dzisiaj przeczytałem, że już pan R. kończy sprawę, bo to było samobójstwo. Ja mu zaproponowałem panu R., żeby jednak zobaczył w słowniku wyrazów obcych, ewentualnie w słowniku języka polskiego, co oznacza słowo samobójstwo i jakie są jego atrybuty, żeby móc określić, żeby móc tak definitywnie powiedzieć. Od samego początku odniosłem wrażenie, że cała akcja pana detektywa służyła czemuś zupełnie innemu, a mianowicie nakierowaniu śledztwa na jedne tylko tory poza autoreklamą oczywiście i ochronie. No nie chcę tutaj oskarżać, ale zaczynam odbierać, że w, gdzie się pojawia pan R to tylko po to, żeby się dowiedzieć, co wiemy na temat sprawców, czego mają się sprawcy bać, przed czym sprawcy mają uciekać. Ja to może wyjaśnię, bo zarówno w sytuacji może poza słynną Madią Sosnowca. Gdzie też została zrobiona ze zwykłej, tragicznej sprawy medialna szopka po prostu przez znowu przez określonych ludzi i określone, i określone media, ale począwszy Ewa Tylman, pojawienie się pana pojawiło, służyło chyba raczej ostrzeżeniu czy sprawdzeniu, na co wie policja i co wie prokuratura dla kogoś tam. Przedtem sprawa, tragiczna sprawa porwania i śmierci pana Olewnika, gdzie też nic nie dało, nic nie wyjaśnił ten pan detektyw nic nie mógł nawet wyjaśnić, ale dowiedział się czego się dowiedział. I teraz mamy tutaj błyskawiczne pojawienie się jego agencji detektywistycznej w sposób dokładnie idiotyczny. W świetle kamer, w świetle w, świetle, w, w, w mediach, we wszystkim. Piękna autoreklama z jednej to, strony, to do czego Krzysztof Rutkowski zdecydowanie nas przyzwyczaił, że zawsze te wszystkie sprawy, Ale właśnie nie, się... o to chodzi tak tylko, że my zapominamy o jednej rzeczy, że y, ta sprawa jest sprawą niewątpliwie tragiczną. Niewątpliwie doszłoby do wyjaśnienia śmierci tej, y, tragicznej śmierci tej dziewczyny, ponieważ y, nawet prokuratora zobowiązana jest prawem wszcząć śledztwo w wypadku śmierci Polaka za granicą y, i wszczyna te śledztwa. Nie może nie byłoby medialnego wystąpienia ministra Ziobry, ale najprawdopodobniej byłaby cicha praca, cicha współpraca między jedną prokuraturą a drugą, między jedną policją a drugą policją. I sprawcy nie wiedzieli, bo o tym nie byliby wystraszeni. Ale tutaj mamy co? Bardzo szybko pojawia się jakieś nagranie, które nagranie jest dla mnie śmieszne, po prostu przykro mi. Ja wiem, że jest tragiczna sytuacja, ale to nagranie budzi we mnie niesmak. Potem pojawia się y, pan detektyw, który mówi, kierowuje na określoną, na określoną narrację i tą narrację wszyscy podchwytują. Główne telewizje, te, które promują pana R, one y, cały czas tą narrację podkreślają średnio raz na godzinę. Nie mówiąc o tym, że od dwóch dni dochodzi jeszcze taka cicha sugestia choroby psychicznej u ofiary. Czyli zaraz zaczyna się atak na ofiarę, tak de facto. A czego, dlaczego to się dzieje? No nie wiem, ja mam taki zawód i wykonywałem, jaki wykonywałem. Jestem dość podejrzliwy i można to nazwać paranoją, ale mnie na tym myślą, kogo chcę kcieli ostrzec? Co mamy schować? Prawda? Na tej zasadzie tak uważam. Zresztą. Od samego początku uważam, że pan detektyw R. jest jedną wielką pomyłką, i w każdym innym kraju nigdy w życiu nie miałby licencji detektywa. No on też nie ma licencji detektywa. I nie prowadziłby działalności detektywistycznej, ponieważ prawdopodobnie by albo siedział w więzieniu, albo miał jakieś procesy, albo w ogóle zajął się czym innym. A z czego zatem wynika fakt, że jest zatrudniany do tych z spraw? Z nieszczęsnych lat 80., -tych, 90. -tych. Ale zanim do tego dojdziemy, to powiem, z czego jest zatrudniany? Nie wiem. Nie wiem, z czego wynika fakt. Wiem jedno. I mam pewne porównanie. Dwa miesiące temu zwróciła się do mnie pewna rodzina z, z sprawy, którą robiłem na Mazurach. Ja nie, mój detektyw, to znaczy ja tam tylko konsultowałem, raczej pewne, no powiedzmy, pewne hipotezy. Tam zaginął człowiek. Ja nie chcę mówić szczegółów. Najpierw. Oczywiście patrząc na media, na różne rzeczy, zwróciła się do agencji pana detektywa R. Pan detektyw R odmówił. Całkowicie powiedział, że jego takie sprawy nie interesują. A sprawa była dość ciekawa i też chodziło o poszukiwanie zaginionego człowieka. Myśmy weszli tydzień później, znaleźliśmy po dwóch dniach oczywiście niestety już nie żyjącego tego człowieka, ale znaleźliśmy, nie o to chodzi. Natomiast w tej sprawie normalnej, zwykłej, tam gdzie nie ma. Zamieszanych, znanych nazwisk, znanych ludzi, znanych środowisk, tylko jest zwykła, normalna rodzina. No jak to się kiedyś mówiło, robotnicza, powiedzmy, prawda, z małego miasteczka, pan detektyw odmawia. Natychmiast. Nie sądzę również, żeby w każdym z tych wypadków ci ludzie o których mówiłem, sami wzywali pana detektywa. Sądzę, że ktoś im to podrzucił. Kto i dlaczego? No nie wiem, niech się tym zajmuje prokuratura. Zresztą prokuratura powinna się zająć wieloma, wieloma rzeczami. Ja usłyszałem z przerażeniem, że pan detektyw, w... nie wiem czy to jest prawda i dlatego się też publicznie po raz kolejny pytam, czy to jest prawda, że agencja detektywistyczna pana detektywa R wysłała do Egiptu dziewczynę prosto z ulicy, nieprzygotowaną na tak zwanego wabika z obstawą? Czy to jest prawda? Bo jeżeli to jest prawda, to naraża i tą dziewczynę, i tą obstawę na ogromne niebezpieczeństwo, ponieważ to jest Egipt, to są kraje o ogromnym zagrożeniu terrorystycznym i tam walka z terroryzmem nie jest za pomocą kredek, tylko za pomocą karabinów. A jeśli wnieśli broń, no to po nich. Czyli zagrożenie bezpośrednie zagrożenie życia. Tych Oczywiście osób. że tak, jeżeli to jest prawda. Jeżeli to jest prawda, że komuś, jakiemuś przychodzi na pomysł taki pomysł do głowy, żeby wysyłać dziewczynę z ulicy i robić z tego kombinację operacyjną nieprzygotowanej osobie, to jest dla mnie w ogóle przestępstwo i to się nie powinno, jeżeli to oczywiście nie jest uzgodnione z policją, z prokuraturą no obu krajów. To też jest ciekawe, czy taka akcja przeprowadzana za granicą w sprawie, w której również toczy się już śledztwo prowadzone przez nasze polskie służby, przez polską prokuraturę, czy może działać tak bez żadnego, żadnej konsultacji z polskimi nie służbami? Nie może, bo jest przestępstwo, bo psuje po prostu sprawę. Jeżeli to skonsultowali, no to prawdopodobnie nie sądzę, żeby polskie władze, czy instytucje państwowe, typu policja, służby specjalne, czy prokuratura, wykorzystały prywatną agencję i nieprzygotowaną do niczego osobę, która nie jest w żadnym stopniu związana z siłami specjalnymi czy z siłami policyjnymi. Proszę mi wierzyć, żeby być wabikiem i żeby tworzyć takie rzeczy, czyli podstawiać komuś źródło. To trzeba to źródło dobrze przygotować i na ogół jak się to je podstawia, to się to jest to osoba, która jest również oficerem i wie na co się pisze. To nie jest film. I potrafi, sobie poradzić, I potrafi sobie poradzić w różnych sytuacjach. Natomiast, mogą się natomiast wniesienie pistoletu, wniesienie broni bez zezwolenia na teren obcego kraju, suwerennego kraju jest przestępstwem, a w kraju takim jak Ebik potraktowane zostanie co najmniej jak próba zamachu terrorystycznego z określonym wyrokiem, o ile rzeczywiście w razie jakiejkolwiek awantury nie służby egipskiej, Egipskie, nie zrobią to, co robią z terrorystami, czyli po prostu ich zastrzelą. Mówię brutalnie, bo to o to chodzi. Ja też nie rozumiem tego wszystkiego. Pytał mnie pan o co było. Nie wiem, może krócie z lat 80., bo na przykład ja wiem, słyszymy, wszyscy w Wikipedii jest to napisane, że pan Rutkowski był w Zomo i został wyrzucony z Zomo. Już samo w sobie wyrzucenie z Zomo jest dla mnie śmieszne, no ale dobrze, no. może został wyrzucony z Zomo. I potem podobno dostaje paszport. Tylko że tak się dziwnie składa, że był okres karencji. Jeśli ktoś odszedł z milicji, czy odszedł ze służb, ze SB, czy w ogóle z MSW, czy z wojska, miał okres karencji. Chyba, że nie odszedł, ale został w jakiś sposób gdzieś tam skierowany. Miał okres karencji i miał zakaz paszportowy. I zakaz wyjazdowy prawie wszędzie. I, do, i na zachód, i, i często również, również do tak zwanych krajów socjalistycznych. Wtedy były tak zwane zakazy paszportowe. I obowiązywało to każdego, szczególnie wyrzuconych dyscyplinarnie ze służb i z milicji. Ponieważ oni się bali wtedy, że on y, pojedzie wściekły na zachód i zacznie w wolnej Europie nadawać na Polskę. Więc tworzyli zakazy paszportowe nie tylko dla tej osoby, ale również dla rodziny. Później w latach 90 w łopie chodziły słuchy, że dzięki, że pan detektyw dziwnym trafem znajduje samochody tylko i wyłącznie kradzione przez jedną grupę z grup przestępczych. Ja na szczęście nie zajmowałem się tym, czym zajmowało się dwa, czyli sprawami gospodarczymi, ale też do nas dochodziły pewne historie. Nie wiem, gdyby to porównać, gdyby zobaczyć te wszystkie rzeczy, może byśmy znaleźli y, dlaczego. To jest dopiero pierwsza część, ale niestety akta ZOMO są nadal w policji, dlatego że to są akta milicyjne i one nie zostały przekazane do IPN-u i są traktowane jak akta wszystkich tych, którzy y, łapali złodziei, bronili ładu i porządku, tak samo y, wszyscy, wszyscy, całe, całe ZOMO. Później był taki, mm, za czasów, pan Rutkowski był mocno wspierany w pewien sposób przez SLD. On działał trochę na rzecz SLD, tam był jakieś pomysł, że razem z drugim panem robili jakieś ochrony, jakieś cude, jakieś dziwne rzeczy. Później się został europosłem z ramienia samoobrony, jak tam z SLD mu nie wyszło z samoobrony. No aż dochodzimy do sytuacji, w której on jest z mafią paliwową związany, dostaje te pół roku, czy tam jakiś wyrok siedzi w więzieniu, wychodzi i zaczyna się wszystko od początku. Nic mu się nie dzieje. Są pałace, są układy, są jakieś y, dziwne znajomości, określone środowisko, cała masa celebrytów wokół. No nie wiem. Właśnie to, to wszystko, co pan e, mówi, panie pułkowniku, rodzi pytanie właśnie o osoby, które wspierają e, Krzysztofa Rutkowskiego, bo to już nie chodzi o samą postać e, detektywa Rutkowskiego, tylko właśnie o osoby, które za nim stoją. Sam chciałbym wiedzieć, ale ja przypuszczam, że to jednak jest jakiś układ medialno. Hmm. Medialno-polityczne, ale z określonej opcji. Ja nie chcę tutaj nikogo oskarżać. To nie ma naprawdę sensu. Oskarżenie powinno się naprawdę... Naprawdę w końcu powinna policja, powinien prokurator zbadać dokładnie wszystkie okoliczności. Ja jeszcze raz, ja powtórzę znowu. Detektyw R jest przy sprawie... Przy dziwnej właściwie, cały czas dziwnej sprawie gdzie, są, gdzie jest pełno plotek Ewy Tylman, prawda? Nie dzieje się nic. Wszystko kieruje się na złe tory przez chwilę, jest opóźnione. Nie wiem, czy rzeczywiście kto w końcu zabójcy okazuje się, że nie ma zabójcy tak naprawdę. Tylko jakaś przypadka dajmy nad. Potem jest, potem jest teraz jest ta sprawa z tą panią Magdaleną Żuk. Też jest to, też jest to bardzo dziwne. Pojawia się szybko, nagle od razu wrzuca narrację. Dobrze, że ludzie, w internauci, można ich traktować jako niefachowców. Część oczywiście lubi teorie spiskowe, część ludzi, ale ludzie bardzo wiele rzeczy znaleźli, które moim zdaniem powinny każdego zaniepokoić. Jakie to są na przykład rzeczy? No wiele rzeczy. No, te filmy ja już nie chcę teraz analizować. Ja naprawdę nie chcę. Proszę Państwa, nie przeszkadzajmy prokuraturze w tej chwili, nie przeszkadzajmy policji. Oni też to... Oni dzięki właściwie wszystkim Państwu znaleźli całą masę rzeczy, których musieliby sami szukać, więc mają dość skrócony, skrócony czas. Dobrze, że w ogóle się to tym zajęli. Zobaczymy, nie znamy sekcji z, wyników, sekcji zwłok. A dla mnie na przykład najgorszą sprawą, jaka była w ogóle co, to, co zrobił pan detektyw, to opublikowanie pu, y, aktu zgonu dziak zgonu po polsku, może on został przetłumaczony, może nie, został opublikowany przez pana detektywa i wyraźnie wskazywał na upadek z wysokiej z, na upadek z wysokości, prawda i to, co teraz jest samobójstwo. Przy czym definicja samobójstwa jest dość specyficzna i jeżeli ktoś pod wpływem narkotyków, czy jeżeli komuś, komuś wrzucono narkotyki i można doprowadzić kogoś do samobójstwa, odpowiada się wtedy podobnie. Jak za, jak za morderstwo, to już prawnicy nie chce wyjaśniają. Ta postać jest, yy, ja jest, no po prostu, wiecie państwo, ja jestem niestety w telewizji i nie mogę powiedzieć tego, nie dlatego, że chciał ukryć, tylko nie mogę powiedzieć tego językiem, jakbym chciał powiedzieć. Proszę mi wierzyć o tej postaci. Dla mnie jest w ogóle zaprzeczeniem czegokolwiek, że taka postać może istnieć. I tu chciałem podziękować, bo i teraz wymienię nazwę. Chciałem przypomnieć TVN-owi, że przy okazji Madzi Sosnowca, jedna z czołowych reporterek TVN-u, z czołowych dziennikarek TVN-u, wyszła z rozmowy z panem Ludkowskim, nie mogąc słuchać jego głupot i jego cynizmu. I teraz po tym wszystkim TVN robi to samo. Tak samo nagłaśnia sprawę. Zresztą nie tylko TVN, bo ja słyszałem, że jedno z wydawnic wydało. Jest mi tu bardzo przykro z tego powodu. Zresztą nie będę wymieniał nazwy wydawnictwa. Wydało książkę pana Rutkowskiego i robi mu fetę na stadionie dawnym dziesięciolecie, obecnie na PGA Arena na targach książki, gdzie on będzie sprzedawał po prostu legendy kito o odbijaniu zakładników. Chciałem zobaczyć, jak to naprawdę wyglądało. Pozostańmy przy sprawie Magdaleny Żuk. Krzysztof Rutkowski mówi: Sprawdziliśmy dokładnie dzień po dniu, godzina po godzinie, co robiła Magda na wakacjach. Na miejsce wysłałem dwie specjalne agentki. Moje biuro pracowało też w Polsce, dlatego wiemy, co się wydarzyło. Pozostaje też pytanie o to, że z jednej strony Krzysztof Rutkowski mówi, wiemy, co się wydarzyło, z drugiej strony, na przykład, nie ma jeszcze wyników badań toksykologicznych, więc nie wszystkie są nie, informacje, nie może, nie które są potrzebne do wyjaśnienia w tej Nie sprawy. można powiedzieć na no co. No, oni pewnie prawdopodobnie przepytali troszeczkę yy, ludzi, którzy byli z Magdaleną Żub na tej wycieczce. Ale jest szereg innych pytań, na które on nie odpowiada. Ja mam pytanie do tego komunikatu, tak? Dobrze. Do kraju arabskiego, skoro najpierw się podejrzewało o handel żywym towarem, o wykorzystanie seksualne, o seks turystykę i o naprawdę jakieś arabskie zabawy wobec, wysyła się dwie agentki, a nie dwóch agentów? Po co? Tak się robi. To, tego, tego się tak nie robi. Tego nawet Amerykanie unikają w niektórych momentach, w niektórych akcjach kobiet w krajach, gdzie rzeczywiście kobieta tylko dlatego, że jest kobietą, sprowadza na siebie niebezpieczeństwo. Panie pułkowniku, tutaj jeszcze padły informacje na temat tego, co dokładnie działo się z Magdalną Żuk. Magda miała bardzo silne załamanie nerwowe, tak czasami bywa. Naszym zdaniem doznała go w samolocie. Nagłe załamanie nerwowe u Polki było, zdaniem Krzysztofa Rutkowskiego, efektem przeżyć, których doznała jeszcze jako dziecko. O szczegółach Krzysztof Rutkowski nie chce się no, nie, 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 wypowiadać, nie, nie. ale co ciekawe, <laughs> Panie redaktorze, no nie, no nie rozśmieszajcie mnie. No, trauma, może jeszcze kompleks Edypa opóźniony w ten sposób. Czyli no bo, nie daje pan pułkowniku wiary Ale gdzie tym jaka bzdura? Jeżeli dostała załamanie, widocznego załamania nerwowego w samolocie, to dlaczego załoga nie reagowała? Przecież to jest obowiązek w lotnictwie. W lotnictwie cywilnym oni zwracają uwagę, jeżeli ktoś i mamy ciągle mamy przykłady, że kogoś tam wyprowadzono z samolotu, bo dostał załamania nerwowego, bo albo był pijany, albo coś się przestraszył. I nagle, nagle nagle w samolocie wystartowała z ziemi polskiej i w samolocie dostała załamania, bo przypomniała sobie jakieś tam traumę z dzieciństwa. No proszę pana, panie doktorze, no ale taki kit wciskać to naprawdę można, ale... To ma być detektyw? No właśnie, to ma być detektyw, ale z drugiej strony pojawiają się kolejne informacje od Krzysztofa Rutkowskiego, który mówi, przy okazji badania tej sprawy wpadliśmy również na informacje dotyczące handlu ludźmi, ale nie w Egipcie, nie dotyczące bezpośrednio tej sprawy, ale w Kamerunie właśnie. A mamy jakąś umowę o ekstradycji z Kamerunem? Prawdopodobnie nie, nie sprawdzałem informacji. No to informacji. można szukać handlu ludźmi w Kamerunie. Jest jeszcze jedna, jest jeszcze gorsza rzecz. Ja już to podrzucę tutaj, jeżeli pan Rutkowski to ogląda, to jest straszny handel dziećmi na terenach, na terenach dawnego RPA i tam w kopalniach różnego rodzaju miedzi. Wczoraj był taki film w Tefanie na ten temat. Tam. Ale ciekawe jest to, że z jednej strony tutaj śmierć według detektywa Rutkowskiego Magdaleny Żuk jest już wyjaśniona przez niego, a z drugiej strony przy okazji tego śledztwa. Pojawiają się informacje na temat handlu ludźmi w kamerunie. Jak Ale to wytłumaczyć, teatrze, panie zupełnie, pułkowniku? Ja nie, ja nie potrafię tego wytłumaczyć. Dla mnie to jest. No, no, jeżeli no, przy okazji śledztwa znaleźliśmy to, nie wiem, albo piszemy książkę, albo będziemy mieli, albo będzie kolejna telewizja jeździć po całym świecie i kręcić idiotyczne filmy, idiotyczne programy i wciskać ludziom kit, żeby i zabagniać wszystko w dodatku. Albo to jest jakaś, nie wiem, odwrócenie uwagi może od tego, że pan detektyw zorientował się, że popełni, ile błędów popełnił, jaki błąd popełnił. Może coś wie. Może nagle się doszło do niego, że z prokuratura tak się też mu przyjrzy całej tej działalności. No i woli jechać do Kamerunu. Jeżeli nie mamy umowy o ekstradycji, no to proszę bardzo, to wygodnie. To tam chyba ciepło w Kamerunie teraz jest. Najważniejsze, żeby nasza prokuratura i śledztwo prowadzone w tej sprawie, oficjalne śledztwo, zostało prowadzone w spokoju i doprowadzone do końca, do wyjaśnienia tego, wszystkiego, że tak. tego tragicznego zdarzenia, o, do którego oczywiście, doszło. Że, oczywiście, że tak. No I przy okazji dobrze, że w końcu zaczęło się mówić głośno o tym, co ja nazwałem herenfolk, czyli o rasie panów, o pewnych środowiskach celebryckich. Zrzeszających zarówno polityków, jak i dziennikarzy, jak i celebrytów, właśnie różnych aktorów, które zajmują się, no powiedzmy, przemysłem rozrywkowym, takim specyficznym przemysłem rozrywkowym, bo nie wiąże tej sprawy, ale to jest ta historia, tam też to. Środowisko wrocławskie jest powiązane z, nawet z tych informacji, które szczątkowych, nawet podawanych przez pana detektywa R określonym środowiskiem, określonymi mediami. Prawda, bo za tym Markus. no Co to zajmie po polsku jest imię Markus? No może jest, no nie wiem. Natomiast ale jeszcze przedtem nie zapomnimy, że aresztowano pewnego dyplomatę byłego. Bardzo ciekawie, bardzo ciekawa postać. Ta postać przewijała się w telewizji określonej w określonym czasie, w określonych środowiskach. Była kimś w rodzaju takich celebrytów w najgorszym tego słowa znaczeniu. Celebryta tylko dlatego za to, że jest, a nie za talent, a nie za tylko to, to w, tym, w tym sensie również kwestie związane z, ze zbrodniami, z przestępstwami na tle seksualnym, prawda? To zaczyna się powoli to zaczyna się powoli ludziom pokazywać, jak to naprawdę wygląda. Co prawda ja nie rozumiem również sytuacji, w której w każdej, w każdej sytuacji chroni się, są to owoce zatrutego drzewa, nie wiem jak to nazwać, bo kiedy na przykład złapano dealera prawda, dilerak narkotyków w Warszawie i nawet każda praca podała, że on obsługiwał właśnie wysokie środowiska i celebryckie. Nikt nie chce podać nazwiska, kogo on obsługiwał. A szkoda. A szkoda. Bo może część tych ludzi siedzi w telewizji i udaje codziennie katonów, prawda? A tak naprawdę no to jest to zupełnie co innego. Właśnie, ale też pojawia się pytanie, z czego wynika takie chronienie tych nazwisk osób, które hmm. były na przykład zaopatrywane przez tego dilera. No, to mógłbym bardzo długo opowiadać z czego chronienie. Może z tego, że te osoby dużo wiedzą, dużo mogą i jak dobrze mieć do niej materiały. Ale to nie chodzi o policję, tylko chodzi o to, że musimy mieć pełną świadomość tak jak w przypadku naszego dyplomaty. ja zadałem musimy na Facebooku parę pytań. Ten proceder tego dyplomaty trwał wiele lat. To nie jest tak, że to było już. Trwał wiele lat, prawda? I nikt o tym nie wiedział. Placówka tam, gdzie on był na tych dwóch placówkach, to jest to świat zamknięty. Tam każdy wszystko wie, tam każdy wie, co sąsiad kupuje, nie wiedzieli, co się dzieje, nie wiedzieli, kto to jest. No dobrze, jeżeli nasi nie wiedzieli, to podobnie obce służby wiedziały. Jestem tego pewien, bo obce służby inwigilują, od tego są, żeby wyłapywać takie rzeczy. A może wytłumaczeniem jest, że nasze służby wiedziały, tolerowały, a, były, a cieszyły się, że mają źródło? To są również lata 80., a później lata SLD. No, przykro. W tym momencie musimy postawić kropkę. Panie pułkowniku, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz. Moim państwa bardzo. gościem był pułkownik Piotr Wroński. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za poświęcony czas i oczywiście zachęcam do pozostania z nami. Do zobaczenia.